Renata Głowacka, Świat na głowie. Dzień dobry. Ze mną Tamara Górecka-Werońska. Witam Państwa. Dzień dobry, Tamaru. Myślę, że z Twoją siłą, energią i takim dążeniem do celu, to możemy rzeczywiście postawić świat na głowie. A nawet obrócić go do góry nogami. Myślę, że razem dużo zdziałamy. Słuchaj, zaczniemy od Twojej duszy, ale od Twojej duszy sportsmenki. Jesteś jedyną kobietą, która według metody, dla mnie jest to straszna nowość, więc dlatego to tak opowiadam na okrągło, tylko nie pamiętam, czy dobiera rower do sylwetki, czy sylwetkę do roweru, więc zapytam Cię trochę inaczej. Co to, albo kto to jest i co robi bajkwiterka? Bajkwiterka. Na pewno to nie jest osoba, która odchudza rower, bo tak niektórzy myślą, ponieważ fit tutaj się pojawia. Bajkwiter to jest osoba, która powoduje, żeby nam się jeździło wygodnie, komfortowo, bez bólu, bez żadnych kontuzji. To jest osoba, która tak działa z rowerem, tak długo go dopasowuje, aż będzie super wygodny. No Tamara, ja jestem z czasów, kiedy tata sprawdzał, czy się dostaje paluszkami do podłoża i albo podnosił siodełko, albo je obniżał. Tak, teraz. Co to znaczy? Tak, jest teraz to coraz bardziej skomplikowane. Taki proces trwa ponad 3 godziny. Tak naprawdę, popatrz, masz 3 punkty styku, bo są ręce z kierownicą, jest siodełko z miednicą i stopy z pedałami. I te 3 punkty styku muszą być tak perfekcyjnie dobrane w takim odpowiednim miejscu, aby rower poprzez ruch naszego ciała słuchał nas idealnie, czyli dowiózł nam tam, gdzie chcemy, w sposób bezpieczny i komfortowy. No dobrze, no ale czy ty mierzysz miednicę, mierzysz siodełko? O co chodzi? Tak, to jest w ogóle geometria ciała i geometria roweru i te dwie geometrie muszą się zgrać. Tak naprawdę to, w jaki sposób nasza anatomia pozwala nam, tak dopasowujemy rower. Na przykład rozstaw guzów kulszowych miednicy będzie nam mówił, w jaką szerokość siodełka możemy dobrać. Zawsze musi być szersza o co najmniej 25 mm. Jeżeli na przykład twój rozstaw jest 130, tak tradycyjnie kobiety mają 130 mm rozstaw tych guzów, to siodełko powinno być co najmniej na 155 mm w najszerszym miejscu. Jeżeli twój rozstaw ramion, Renatko, jest około 38 cm, to kierownica, którą powinnaś mieć na przykład w rowerze szosowym, nie może być ani węższa niż 38, ale może być powiedzmy do 40 cm, będzie to ok. Zbyt szeroka kierownica powoduje po prostu bóle i karku, i dłoni, i ramion. Jest złe ułożenie sylwetki, przez co też mogą być różne kontuzje. A to jest tak, że ktoś przychodzi i ty dobierasz mu rower, czy przyjeżdża i mówi, popatrz, mam taki rower, moją postawę, sprawdź ten rower, jak on pasuje do mnie. Tak to się odbywa? Są bardzo różne ku temu możliwości. Po pierwsze, jeżeli ktoś chce kupić rower, może udać się do mnie po taką poradę. Ja dobiorę rozmiar ramy, dobiorę rozmiar poszczególnych komponentów, doradzę, jaki to ma być typ roweru, bo z tym osoby mają na przykład problem, bo rowerów szosowych jest na przykład co najmniej 4 typy i ludzie jeżdżą na nieodpowiednim typie roweru, przez co też im jest niewygodnie. Druga metoda jest taka, że zgłaszają się z już kupionym rowerem i ja mogę ustawić pozycję na rowerze, bazując na tym konkretnie modelu, z którym ten ktoś przyjechał. Czy to był twój pomysł na życie, czy twojego męża Pawła, który jest był zawodowym kolarzem? Tak. Wspólnie wymyśliliście? Tak naprawdę wszechświat nam to zgotował, że tak powiem. To jest nasza wspólna pasja. Ja jeździłam na rowerze, jak poznałam mojego męża, miałam 40 lat. Zaczynałam swoją przygodę z rowerami MTB, ścigałam się w maratonach. Poznałam męża w sklepie rowerowym i w pierwszym roku, prowadząc wspólnie ten sklep rowerowy, mąż pojechał na kurs bikefittingu, pierwszy kurs w Warszawie organizowany i tam poszukiwali modela. I ja się stałam tą modelką do ćwiczeń i ustawiono mi tak perfekcyjnie rower, gdzie odkryłam, mówię, o, to jest wspaniałe. Ja po rehabilitacji jestem, skończyłam na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie fizjoterapię i stwierdziłam, że to tak fantastycznie ustawia i pomaga innym ludziom. Dlaczego? Ponieważ ja jestem niesymetryczna. Mam prawie 2,5 cm krótszą nogę, czego nie widać na co dzień. Natomiast to powoduje nieprawdopodobne bóle, jeżeli ktoś jeździ na rowerze szosowym. Bikefitter, który ustawił mnie w trakcie tego bikefittingu pierwszego właśnie na tym szkoleniu, spowodował, że ja przestałam w ogóle odczuwać jakiekolwiek bóle i odkryłam, że jazda na rowerze może być wspaniała i bezpieczna.
I to spowodowało, że oboje z mężem natychmiast założyliśmy studia bike fittingu. Ja również skończyłam kursy te 14 lat temu i od tamtej pory nieprzerwanie do dzisiaj to robimy. Zachęcasz też kobiety, stworzyłaś taką grupę, tworzysz, bo to nie jest stała grupa. I powiedz tak, jak jedziesz z tą grupą, to upominasz dziewczyny, podnieś głowę, zła postawa, czy, tak, dajesz, tak. Czy dajesz im swobodę? Już jak ustawisz ten rower, jak już ustawisz, wiesz, te wszystkie proporcje, to one już przy tobie mogą się czuć wolne? Każdy specjalista ma taki problem, że jeżeli jest w czymś się specjalizuje, to automatycznie analizuje tą rzecz na innych. Nie, wiem, nie potrafi wyjść ze spodu. Nie potrafi wyjść z tego. Ja na przykład przejeżdżając koło jakiejkolwiek dziewczyny, czy obserwując ruch, natychmiast wchodzi mi analiza, tak? Co ma złego w postawie, jaka jest przyczyna, co się może wydarzyć. Nie zwracam jakoś specjalnie uwagi, natomiast zawsze zachęcam do tego, żeby przyjść po poradę. A zdarzyło ci się zsiąść z roweru, na przykład jak wyprzedzałaś kogoś i powiedzieć przepraszam bardzo? Tak, a już tego to nie robię. Czasem nawet mi się raz zdarzyło, jechał chłopak z dziewczyną pod zoo. Tam jest stromy podjazd. Dziewczyna oba kolana zabandażowane, ale siedziała bardzo nisko na siodełku. Tak niskie siedzenie na siodełku może spowodować jeszcze mocniejszą kontuzję, jeśli chodzi o kolana. Nie wiem, co jej się działo, ale podjechałam do tego chłopaka i mówię, słuchaj, podwyższ jej troszeczkę. Po pierwsze, będzie jej się łatwiej wyjeżdżało pod górę. Po drugie, nie będzie tak dużego ciśnienia kości udowej na rzepkę. Popatrzył się tak na mnie i powiedział, ja wiem, co mam robić. I po prostu nie doradzam, bo nie wszyscy przyjmują, zwłaszcza jak kobieta mówi, zwraca komuś uwagę, zwłaszcza mężczyźnie, jeśli chodzi o rowery. No to różne są reakcje, ale teraz powiem szczerze, już dzisiaj jestem rozpoznawalna i nie mam z tym problemu. Jeżeli komuś coś doradzam, to słuchają. Jesteś też od 20 kilku lat szefową w firmie medycznej. Tak. Stres, tak. Pogoń za czasem. Tak. No i tak się zdarzyło, że twoja dusza też zapukała w pewnym momencie. I to pukanie też objawiło się u ciebie. Mówię też, bo przeważnie jest tak, że ludzie zaczynają rozwój duchowy w momencie, kiedy albo zachorują, albo dusza w taki wyraźny sposób daje do zrozumienia, zmień swój tryb życia. Tak, moja dusza bardzo mocno mi zapukała. Unieruchomiła mnie całkowicie. Rozchorowałam się poważnie. I to był taki moment, gdzie musisz całkowicie, masz dwa wyjścia. Albo zaczniesz się zastanawiać, co jest nie tak i masz to szczęście, że ktoś, nie wiem, skieruje cię na dobre tory. Na przykład w moim przypadku tak się to zakończyło, że koleżanka mówi, wiesz, wspaniałe są warsztaty z jogi kundalini, może pojedziesz. I poprzez pracę z ciałem odkryłam i zaczęłam zmieniać swoje nawyki, ale może się też tak zdarzyć, że ci tego ktoś nie podpowie i następny krok, jaki będzie, to będzie jeszcze mocniejszy uraz, albo jakaś jeszcze mocniejsza choroba, albo coś się stanie takiego, gdzie pójdziesz bardziej w problemy psychiczne, depresję. Więc moment, kiedy jest choroba, jest zatrzymanie, to jest taki moment, gdzie musisz zmienić swoje życie. Bo jeżeli tego nie zrobisz, może się to źle skończyć. I ty na tyle zmieniłaś to swoje życie, że jesteś w tej chwili bioenergoterapeutką. Tak. Kto to jest bioenergoterapeuta? Bioenergoterapeuta to jest osoba, która pracuje tak naprawdę na systemie energetycznym człowieka, wspiera ten system i działa na tak zwanym biopolu. Czy możliwe jest leczenie na odległość? Bo teraz nam wyjdzie, z czym ty pracujesz? Tak. Jeżeli się zastanowimy, to jest jedna też z takich rzeczy, która spowodowała zupełnie inny stosunek mój do świata, do tego, gdzie się znajdujemy, co się znajduje między nami. Bo do tej pory było tak, że wokół nas jest powietrze. Tak, jest powietrze, jest eter. Ale tak naprawdę pomiędzy mną a tobą nie ma pustej przestrzeni. Jest morze energii. Jest tak zwane pole uniwersalne energetyczne, które wypełnia cały wszechświat. I to, że ja ciebie widzę jako osobę, jako postać, to jest tak naprawdę zagęszczona forma materii.
I wszystko zależy od tego, jaki mamy kod wibracji i na jakich wibracjach wszystko wokoło nas drga. I odpowiadając na Twoje pytanie, tak, możemy leczyć na odległość. Jest to dzięki temu, że pole powszechne wypełnia każdą przestrzeń, każdą komórkę naszego ciała i poprzez bioenergoterapeuta, poprzez wchodzenie w tak zwany stan receptywny umysłu, tak zwaną podwyższoną wrażliwość, może spowodować poprzez na przykład sterowanie myślą, koncentracją uwagi, a wysłać wibracje uzdrawiające do drugiej osoby. Tego typu rzeczy są ponad prędkość światła. One tak naprawdę nie kwalifikują się do niczego. W związku z tym mogą przechodzić bez problemu z jednego końca na drugi świata nawet. Nie ma problemu z odległościami. Do tego jest potrzebna zgoda mojej duszy i współdziałanie z Tobą. Musi być absolutnie zgoda osoby, do której wysyłamy energię. Po pierwsze dlatego, żeby ta osoba nawiązała z nami kontakt, żeby uświadomiła sobie, co jej dolega, żeby przyczyna jej problemu została wyciągnięta na powierzchnię, ponieważ nie tylko problemem jest Twoja choroba, ale tak zwany kod choroby, czy tak zwana przyczyna choroby. Bo jeżeli nie zlikwidujemy i choroby, i przyczyny, to będziesz ciągle wracała do tego samego programu, który będzie tą chorobę nam odtwarzał. I tak miękko weszłaś w to, co chciałam zapytać, bo Ty jako bioenergoterapeutka jesteś zwolenniczką łączenia medycyny konwencjonalnej z niekonwencjonalną. Tak, ja się... A jak sobie wyobrażasz taką integrację? Bo już widzę krzyki jednej i drugiej strony. Dlatego ja chcę te dwie strony pogodzić. Po pierwsze dlatego, że w krajach rozwijających się przecież do dzisiaj, to jest prawie 80% świata, mamy tak zwaną tą niekonwencjonalną medycynę, naturalną, tak? W naszej strefie tutaj mamy medycynę przede wszystkim konwencjonalną. W mojej opinii przecież od 70 lat dopiero jest na przykład psychologia, tak? To jest tylko jedno pokolenie. Medycyna konwencjonalna też jest niedawno, jeżeli popatrzymy na przestrzeń czasu. Ale ma pewną zaletę, ma wspaniałą diagnostykę. I uważam, że można wspomóc się tą diagnostyką wewnętrzną, wewnątrz ciała, ponieważ nie wszyscy bioenergoterapeuci mają do tych obszarów dostęp. Jestem za integracją zarówno tej jednej medycyny, jak i drugiej, dlatego że z obu można czerpać. Ja chciałabym dożyć takiej chwili i chciałabym to nawet móc spróbować za swojego życia, żeby wspierać lekarzy właśnie w zdobyczach bioenergoterapii, żeby wspierać i pomagać pacjentowi wrócić na tory i wspomagać, jeśli chodzi na przykład o wzrost odporności. Przecież pacjenci mają głównie spadek odporności, tak? I stąd są te choroby, a bioenergoterapeuta potrafi nacisnąć guzik, który tą odporność uruchomi. Ale wyobrażasz sobie w szpitalu nad łóżkiem chorego dyskusję lekarza z bioenergoterapeutą? Tak, tak samo jak lekarza z psychoterapeutą czy z psychologiem. Zobacz, przecież wiele lat temu w ogóle nie było takiej możliwości. Też uważano psychologów na samym początku za szarlatanów, tak? A dzisiaj? Czy my możemy istnieć bez psychologii albo psychoterapii? Są choroby zależne i niezależne. Tak, zgadza się. Zaczynamy od których? No przede wszystkim musimy zacząć od tych, oczywiście. I dlaczego w ogóle? Trzeba sobie zadać, dlaczego my wywołujemy w sobie te choroby, tak? Po pierwsze, najczęściej jest tak, że nie mamy spójności, nie mamy harmonii pomiędzy ciałem fizycznym, pomiędzy tym, czego my w życiu pragniemy, czyli tą naszą duszą. Nie mamy harmonii w naszych emocjach, tak? I nie mamy również harmonii i porządku w naszym umyśle. Jeżeli te cztery obszary są nie zrównoważone w żaden sposób, to choroba w bardzo szybki sposób do nas dochodzi. I gdzie ona się manifestuje? No przede w ciele wszystkim, energetycznym najpierw? Najpierw, ponieważ człowiek jest takim zespołem różnych pól energetycznych. Ale najważniejsze dla nas, poza ciałem fizycznym, jest najbliższe jego ciało, tak zwane energetyczne, zwane matrycą energetyczną. Ta matryca często też wychodzi na
W fotografiach kirjanowskich to jest taki podblask. On jest około 5 cm od naszego ciała i to jest matryca, w której wychodzą właśnie w pierwszej kolejności choroby i to nas interesuje jako bioenergoterapeutów, to jest po pierwsze. A po drugie, co jest też ważne, na tą matrycę my jako bioenergoterapeuci też mamy wpływ, tak? Natomiast później, jeżeli my nie zareagujemy na to, choroba uwidacznia się w ciele fizycznym. I choroby niezależne. No, od choroby niezależne to są chociażby takie jak mogą być wywoływane na przykład wysokim polem elektromagnetycznym, czyli wysokim napięciem, tak? To jest brak całkowity oderwania, na przykład odrywamy się od natury, nie spędzamy czas w naturze, spędzamy, nie wiem, w bloku, w pracy, nie poświęcamy czasu. To są rzeczy, które też nas odrywają. Bardzo dużo rzeczy z wpływów tak zwanych karmicznych, tak? Czyli to, co dusza powzięła kiedyś, pewne zobowiązania, nie wykonała je i to wszystko spływa nam na kolejne wcielenia. Mogą być też udział, to nie jest częsty, rzadkie są takie przypadki, ale są również byty astralne, które się gdzieś do człowieka są w stanie przyczepić, tak? No to są trudne rozmowy, bo nie wszyscy wierzą w to, że dusza jest energią, tak? Więc trzeba w to wierzyć i trzeba to czuć. No, ja jestem energią, ty jesteś energią i też teraz oddziaływujemy na siebie. Jest tak, oczywiście. Mało tego, jesteśmy cząstką boską. Jaka duża jest aura? Każda osoba ma inną. Zacznijmy właśnie, co to jest aura. Jeżeli popatrzymy na ciało energetyczne, w ogóle na ciało człowieka w ten sposób, że gdybyśmy na siebie ubrali pewne prześcieradło i rozświetlili go od środka, to ten poblask różnych ciał energetycznych moglibyśmy nazwać właśnie aurą. Aura to jest efekt blasku wielu ciał energetycznych człowieka, które otaczają nas warstwami i związane są z poszczególnymi czakrami, czyli takimi centrami energetycznymi człowieka. Główne czakry to jest 7. Tych ciał energetycznych człowieka też jest 7, ale już my wiemy jako bioenergoterapeuci, że ich jest więcej. I każdy z tych ciał ma inną strukturę, na przykład ciało emocjonalne to jest takie ciało bardzo kolorowe, wokół nas takie obłoczki nas otaczają, ale na przykład ciało mentalne jest takie bardziej ustrukturyzowane, takie w postaci takiego troszeczkę jak Spiderman się wygląda, taka siatka energetyczna jest dość regularna. Nie wszyscy bioenergoterapeuci mają w to wglądy, bo jedni bardziej czują, inni słyszą, inni widzą, inni wiedzą, tak? Czyli te wpływy są informacyjne. Każdy rozwija inne troszeczkę w sobie takie zdolności. Jak słucham, jak ty o tym opowiadasz, to tak sobie myślę, że ty kochasz to, co robisz. Tak. Kocham to, co robię i mam to szczęście, że kocham wiele rzeczy, które robię. Tak naprawdę każdy zawód, który wykonuję, a mam ich 3 tak naprawdę w tej chwili, po prostu kocham. I wiele osób się zastanawia, jak ja to robię, że to łączę, natomiast tak naprawdę jest jedna część wspólna tego wszystkiego. Tak wydawało się zupełnie różnych zawodów i bycia menadżerem w firmie farmaceutycznej i bikefiterka i bioenergoterapeuta, ale jedna część jest wspólna, to jest pomaganie ludziom. Dlatego, że to jest pomaganie ludziom w powrocie do zdrowia i w byciu zdrowym. Ale twoja dusza to jest takim trochę niespokojnym duchem. No tak. I myślę, że do tych 3 twoich elementów jeszcze coś dojdzie, że jeszcze o czymś myślisz, że jeszcze nie powiedziałeś ostatniego słowa. Cały czas się rozwijam, szukam też swojej drogi. Myślę, że już ją znalazłam, natomiast cały czas ją wzbogacam o różne rzeczy. I to mnie napędza do życia. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.